Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z FIFA 15. Dzisiaj oczywiście zobaczymy sobie, w jakim tutaj, jaki klub i może ktoś ewentualnie nam coś zaproponuje. Może my kogoś kupimy. Zawodnik wraca z wypożyczenia, jest to oczywiście Tejo. Oczywiście się z tego bardzo cieszę. Zarządzanie drużyną, tutaj chyba wszystko mam już porobione, dokładnie tak. Oferta kontraktu odrzucona od tej, tak myślałem, no nie zaproponowałem mu nic więcej. Celem na sezon jest Puchar Mistrzów. O rynku transferowym zdobędziemy puchar, też mam taką nadzieję. Ok, wszystko w porządku. Moi drodzy, transfery, jeszcze raz transfery. Sprzedajemy zawodników. Kogo by tutaj sprzedać? Mamy już wystawionego na listę transferową Defoul, jakiś coś takiego. Nie, w ogóle nie kojarzę tego zawodnika. Znaczy kojarzę go, ale nie znam go za bardzo. Rzadko kiedy gra w Barcelonie. Tu jest też zawodnik, którego pasowałoby wystawić na listę transferową. Roberto Bartra, Rafinha. Rafinha, mówiłem o tym zawodniku, że może go nie sprzedawać. Może go nie sprzedawać, ponieważ coś tam. Na razie go zostawimy. Szukaj zawodników. Moi drodzy, ja sobie tutaj napisałem karteczkę, o jakich zawodnikach w ogóle myślę. O kim w ogóle pomyślałem na tym rynku transferowym. Dajmy sobie pierwszego zawodnika. Będzie Aubameyang. Okej, dobra, nie wiem jak się wpisuje go. Damy sobie ligę. Jest to liga oczywiście niemiecka. Dokładnie. I zespół Borussia Dortmund. Tak. Szukaj. Tylko, że jest to jest to pomocnik. Z drugiej zaś strony zadajmy pytanie o zawodnika Aubameyang. Okej. Przejdźmy sobie dalej. Zawodnika, którego tutaj dajmy sobie domyślne, którego ja myślałem, jest to Marco Reus. Marco Reus. Jest to także lewy pomocnik. Tak, więc to mnie nie interesuje. Ustawmy sobie domyślną. Zobaczmy. David Silva. David Silva. To jest chyba ten zawodnik dokładnie, ale to też jest środkowy pomocnik, którego ja po prostu nie potrzebuję. Ustawmy sobie tutaj po raz kolejny domyślną i chyba Aguero, to jest chyba w Realu. Sergio Aguero, jest to napastnik, jest w Realu. Może zapytamy pytanie o zawodnika Sergio Aguero. Zobaczmy sobie jeszcze, ustawmy sobie domyślną. Dajmy sobie, moi drodzy, zobaczmy sobie w tych najlepszych klubach. Jakich oni mają napastników? W lidze hiszpańskiej na razie sobie darujemy, ponieważ rzadko kiedy sprzedawają. Dajmy sobie może tutaj Serię A. Chciałbym zobaczyć pierwsze co to w Juventusie albo w Interze. Juventus na początek. Szukajmy. I napastnicy. Tutaj mamy jakiegoś zawodnika. Widzimy młodziutki, 19 lat. Ale chciałbym kupić napastnika, wiek 31, słabo to wygląda. Chciałbym kupić napastnika, który przede wszystkim jest młody, bardzo obiecujący i szybki. To byłoby na pewno Icardi. To jest także całkiem dobry zawodnik. Wydaje mi się, że pytanie o zawodnika dajmy. Chciałbym też zobaczyć oczywiście w AC Milan napastnika, no zobaczymy, czy jest to Fernando Torres, ale to jest zawodnik już dosyć wiekowy. Dajmy sobie, tutaj mamy Ekstraklasa. Chciałbym też zobaczyć ligę oczywiście francuską. Ligue 1 oczywiście i zobaczymy sobie jeszcze w PSG. Myślę, że chociaż jest jeszcze Olympique Lyon, ale w PSG dajmy, wyszukajmy. I teraz tak, mamy tutaj ten zawodnik jest, słyszałem, całkiem dobry. Całkiem dobry jest oczywiście Cavani, ale no nie, no do Barcelony to on raczej nie pracuje, nie pasuje.
Mamy Lavezzi, którego ja bardzo, bardzo lubię, aczkolwiek jest już dosyć wiekowy. Pastore, to jest pomocnik. Ja pomocnika tak naprawdę nie potrzebuję, więc chciałbym tutaj przede wszystkim napastnika. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Lacazette, właśnie, to jest dobry napastnik, który moi drodzy, no jest napastnikiem, który przede wszystkim jest dosyć szybki, słyszałem. Tak więc zapytamy. Pytanie o zawodnika. No i to jest chyba na tyle. Tak więc tak to wszystko się prezentuje. Zobaczmy jeszcze inną ligę. Bundesliga. Mamy zespół. Możemy dać oczywiście Borussię, już patrzyliśmy. Dajmy może Bayern. I zobaczmy, kogo oni tutaj mają. Robert Lewandowski i tutaj no jednak tylko dwóch takich typowych napastników. Więc oni też mają z tymi napastnikami spory problem. Wolfsburg. To też jest zespół, który ja chciałem sprawdzić już wcześniej. No i tutaj nie. Tutaj nikogo nie ma ciekawego, co by mnie zainteresował. Serie A. Mamy także tutaj ligę. Chciałem zobaczyć jeszcze ligę angielską, moi drodzy, na sekundkę. Ligę angielską i chciałbym zobaczyć Manchester United, bo jeszcze tutaj chyba nie patrzyłem, chyba że w poprzednim odcinku. Angel Di Maria, Fellaini, no zobaczmy niżej, zobaczmy może tylko napastników jak na razie. No nie, na razie to są zawodnicy. Javi Hernandez, to jest zawodnik całkiem dobry, jest on Meksykaninem, jest przypuszczalnie dosyć szybki. Ale dobra, na razie sobie zachowajmy to tak jak jest i zobaczmy. Możemy oczywiście, twoje pytanie o Marco Icardi, 38 milionów, okej, na razie zostawimy. Przejdziemy sobie dalej. Aubameyang, 25,5 miliona, to jest całkiem spoko kwota, przyznam się szczerze. To jest całkiem spoko kwota. Aubameyang 25,5 miliona. Sergio Aguero. Okej. Tutaj Lacazette 47 baniek, moi drodzy. Okej. Chciałem tego zawodnika posiąść. Dajmy to 40, może 47 milionów, albo zróbmy inaczej. Dajmy 45 milionów i wybierzemy sobie zawodnika. Będzie to zawodnik, którego chcieliśmy się pozbyć. Będzie to Rafinha. Wydaje mi się, że to zawodnik, który może tutaj przechylić szalę. Tak więc zobaczymy. Na razie się wstrzymujemy z innymi zakupami. Przejdziemy sobie dalej. Aha, Neymar mówi o wynagrodzeniu. Okej, statystyki, biuro, zespół. Chciałbym tutaj fundusze, oferty pracy, kontrakty są. I tutaj widzimy, że Neymar chciałby o tym wynagrodzeniu porozmawiać o kolejne 2 lata. Ok, damy kluczowy zawodnik. Tutaj damy mu 290 tysięcy. I wyślemy mu tą ofertę, moi drodzy. Myślę, że powinien się zgodzić. Z nadzieją, że Handanowicz wkrótce do nich dołączy. Oferta transferowa, Ter Stegen do Romy, odrzucamy ofertę, to jest zbyt cenny dla nas zawodnik. Tutaj widzimy rozmowa z zawodnikami. Okej. Na razie musimy poczekać na decyzję. Oferta transferowa, ok, zaakceptujemy ofertę, złóż ofertę, tak więc mamy dodatkowe 4 miliony. Oferta transferu przyjęta, świetnie. Mamy tak, oferta tygodniowa, dajmy za niego, dajmy mu 200 tysięcy, myślę, że powinien ją oczywiście przyjąć. Lata 3, damy kluczowy, ważny zawodnik, kluczowy zawodnik dajmy, będziemy go często wystawiać w pierwszym składzie. Mam nadzieję, że się przyjmie. Przejdziemy sobie dalej i może kupimy jeszcze tego Aubameyanga. Ok, oferta kontraktu przyjęta, dajmy dalej.
został przyjęty, bardzo się z tego cieszę, akceptujemy, potwierdzamy. No i niestety na Aubameyanga nam już chyba nie starczy. Przybył nowy zawodnik, tak więc nowy zawodnik, moi drodzy, oferta transferu, Dortmund, zobaczmy. Tutaj pozostały budżet na płace. Chciałbym 25,5 miliona chcieliby, abyśmy tutaj, moi drodzy, go zakupili. Więc dajemy tyle, składamy ofertę. I myślę, że powinni się zgodzić, ale kto wie. Na razie możemy pousuwać te Sergio Aguero. Tutaj jest wszystko w porządku, kontuzja zawodnika. Icardi, na razie dajemy sobie spokój. Został przyjęty, przybył nowy zawodnik. Okej, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak więc Olympique Lyon sprzedaje zawodnika. Oferta transferowa za Jordi Masip. Zaakceptuj ofertę, niech im będzie. Zawodnik sprzedany. Okej, wszystko jest jasne. Chciałbym sobie teraz zrobić jeszcze transfery, finanse. Budżet na pensję chciałbym sobie zwiększyć. Tak, przyjmij przydział. Okej, zobaczymy. Mamy oczywiście taką możliwość. Aubameyang, zawodnik sprzedany. Ofertu transferu przyjęta. Zawodnik sprzedany za Masip. Sprzedany za 1, 2, 3, 4, 5. Za 1 600 000. I oferta transferu została przyjęta. Bardzo się z tego faktu cieszę. Tygodniówka to będzie równe 200 tysięcy. Mam nadzieję, że się zgodzi. Na lat 4, albo damy na 3 starczy, damy kluczowy zawodnik i zobaczymy, czy ją przyjmie. Więc dwa znakomite transfery jak na razie. Okej, więc to będzie niesamowite wzmocnienie Barcelony. Mam nadzieję, że Borussia kupiła Cavaniego. Niesamowicie, odrzuć ofertę. Od razu odrzucamy Rakitic, czy to jest zbyt cenny zawodnik. Nie ma w ogóle takiej możliwości, aby go tutaj sprzedać. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Czy będziemy tutaj... Został przyjęty, super. Akceptujemy ofertę, potwierdzamy. Mamy jeszcze 30 milionów. Moi drodzy, usuwamy te wiadomości. Ok, usuwamy. Chciałbym teraz zrobić tak. Chciałbym przede wszystkim sprzedać zawodników, albo nie, zrobimy inaczej. Weźmiemy sobie zespół, ustawimy sobie zawodników, których chcemy mieć w swoim zespole, jako tych czołowych. Napastnik za, moi drodzy, Munira. Mamy tutaj kolejnego napastnika i pomocnika. Pomocnik, który nam się oczywiście bardzo przyda, jest Aubameyang. Za kogo by go tutaj wystawić? Mamy Songa na pomocy także. Mamy Mascherano i Adriano. Zobaczmy może tą opcję. Pogbę damy sobie tutaj. Tutaj mamy pomocnika kolejnego i Mascherano dajemy sobie na obronę. Przydałby nam się jeszcze... W sumie czemu nie ma jeszcze jednego miejsca na... fajnie byłoby, gdyby był jeszcze jeden na obrońcę. Byłoby super. Ter Stegen oczywiście wchodzi na bramkę. Claudio Bravo. Mamy tutaj bramkarza. Tutaj mamy tak. Pomoc... przepraszam, obrona, pomoc, obrona. Dajmy sobie to tak. Tego dajemy tutaj. Bartra na tym miejscu, Sergi Roberto Montoya, Adriano. Myślę, że to będzie w porządku, aczkolwiek tego bym dał sobie tutaj. I Bartra dajemy tutaj. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Prawy pomocnik to jest. I on, jego byśmy mogli zamienić za Turana. To jest bardzo dobra opcja. Zobaczymy, jak on się oczywiście spisze. Turan może iść tutaj. Mamy Andresa Iniestę za... Dajmy go na razie za Rakiticza. Mamy Lacazette, którego możemy oczywiście wykorzystać w każdym meczu. I na razie wszystko jest w porządku, moi drodzy. Jeżeli chodzi o transfery, sprzedać zawodników także bym chciał. Młodziutki zawodnik kupiony w tym sezonie. Tutaj Aubameyang także. Alves, Piqué, Mascherano albo Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Munir, Roberto, Bartra, Montoya, Ter Stegen, David Luiz, Matthew. A to jest zawodnik, który w sumie może się jeszcze przydać. Adriano, to jest już wiekowy zawodnik, więc on po prostu niech w zespole zostanie. Song, Teo, Pogba, Neymar. Okej, chciałem zobaczyć jeszcze raz zespół.
I chciałbym zobaczyć, który z zawodników najmniej używam. Na pewno używam najmniej Montoya, aczkolwiek to jest prawy obrońca, który się przyda. Przyda się, myślę, i na pewno będzie on potrzebny. Szczerze mówiąc, za tego Matthew wziąłbym trochę kasy i mógłbym za to kupić jakiegoś innego zawodnika. Mówiłem o Krychowiaku, aczkolwiek, no nie wiem, na razie może niech tak zostanie. Kupiliśmy dwóch fajnych tutaj zawodników. Jest i Lacazette, oczywiście Aubameyang, tak więc to jest dobra opcja. Chciałbym tutaj Neymar, napastnik lewy, tutaj napastnik to jest w sumie lewy albo środkowy, więc tutaj także Neymar może być. Środkowy napastnik to jest Leo Messi. Okej, wszystko w porządku. Transfery, moglibyśmy jeszcze zobaczyć, szukać zawodników. Pozycja, obrońca, lewy obrońca, obrońca. Pasowałoby kupić właśnie jeszcze, albo dajmy lewego obrońcę, wyszukajmy. Aha, ale nie, tutaj chciałbym ustawić, tutaj chciałbym zostawić zespół domyślny. Okej, pozycja obrona i wyszukajmy. Chciałbym fajnie, żeby tutaj było ustawione ile i po prostu jak najlepsi zawodnicy, czyli ci najbardziej sławni. To byłoby całkiem spoko, ale moi drodzy, w sumie z drugiej strony mamy młodych obrońców, którzy może będą coś tam jeszcze w tym zespole grać, więc widzimy tutaj oferta transferowa za Luisa Suareza. Chyba was pogrzało, moi drodzy. Odrzucamy ofertę, Luis Suarez zostaje w Barcelonie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy go sprzedali. Przejdziemy sobie oczywiście dalej. Oferta transferowa, Rakitic, usuń wiadomość. Tak, nie będziemy tutaj patrzeć tej oferty nawet. Z nadzieją? O Jezus, chyba oszaleliście. Zobaczmy. AC Milan, odrzucamy, odrzuć ofertę. Tutaj Rakitic, odrzuć ofertę. Odrzuć ofertę. Tak. Tutaj także odrzucamy ofertę. No nie będę sprzedawał zawodników, którzy są dla mnie bardzo ważni i cenni. To jest po prostu masakra. I zobaczcie, Real Madrid chce, żeby do nich dołączył Suarez. Chyba was porąbało całkowicie. Luis Suarez. Zobaczmy. Real Madrid. 74,5 miliona dawają. Chyba was pogrzało. Odrzucamy ofertę definitywnie. Luis Suarez jest zbyt cennym zawodnikiem, moi drodzy. Zbyt cennym, żebym ja wam go sprzedał. No i tutaj oferta transferowa. Jordi Alba także od razu usuwamy. Nie będziemy tego zawodnika sprzedawać. Nie interesuje nas to. Kwestii najbliższego meczu. Trenerze Bartra i Jeremy Mathieu chcą, abyśmy ich tutaj do meczu wpuścili. Chyba was pogrzało. W tym akurat meczu was nie wpuszczę. Nie, nie ma szans. Tutaj mamy Borussia Mönchengladbach, moi drodzy, i tutaj widzimy Cavani za 32,5 miliona jest w Borussii. No musieli za Aubameyanga kogoś kupić i mają dobrego napastnika. Symulujemy sobie to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkanie będzie oczywiście zwycięskie. Mamy Aubameyanga w składzie, mamy Neymara, Messiego, Suareza, Lacazette, Teo, Nosonga, Rakitica, Pogbe, naprawdę skład rewelacyjny. Wydaje mi się, że może być tutaj coś wspaniałego, jeżeli chodzi o zwycięstwa i naprawdę może być tutaj bardzo, bardzo gorąco w tych meczach o stawkę. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, moi drodzy, że będziemy w stanie tutaj w tych meczach zwyciężyć. Jest na razie 2-0. Luis Suarez strzela brameczkę. Świetnie, bardzo, bardzo jestem z tego faktu zadowolony. Jestem rozczarowany brakiem gry. No niestety, tak to już bywa. Chciałbym cię wrzucić do składu, aczkolwiek jesteś po prostu dużo, dużo słabszy niżeli inni zawodnicy. Ale moi drodzy, zróbmy tak. Jeżeli ten Mathieu cały chce sobie pograć, to wpuśćmy go na to spotkanie. Środkowy obrońca. Damy go za Piqué. Myślę, że Piqué na razie się powstrzyma, potem go zmienimy. W tych meczach towarzyskich nie chcę wychodzić. W tych meczach towarzyskich możemy oczywiście symulować mecze, ponieważ nie jest aż tak istotne,
nie jest to aż tak ważne. No i tutaj, moi drodzy, jest już Neymar, bardzo się cieszę. Żółta kartka dla Mendy. Olympique Marsylia, widzimy, że na razie przegrywa. No i tutaj Ter Stegen całkiem dobrze się spisuje w bramce Barcelony. Jest 1-0, tak więc jest w porządku. Przejdźmy sobie do kolejnego spotkania. Kolejny mecz także możemy symulować. Zawodnicy są naprawdę bardzo wypoczęci. Fajnie, że zawodnicy grają. Jest Neymar. Matthew dostaje żółtą kartkę. 5-0, moi drodzy. Więc no jest o co tutaj powalczyć. Mamy pierwsze spotkanie. Jest to Super Puchar Hiszpanii. Jest to dwumecz. Będzie długi odcinek, ale moi drodzy, ja wam dzisiaj to spotkanie pokażę. Chciałem sobie zobaczyć jeszcze tylko zespół i oczywiście chciałbym, aby moi drodzy, tutaj zamiast Matthew był tutaj Piqué. Mamy fajny zespół, którym naprawdę możemy wiele zdziałać. No i zagrajmy sobie mecz o Super Puchar Hiszpanii Barcelona, chociaż jeszcze chwileczkę. Chciałbym zobaczyć zespół, skład klubu, raport składu, tak, ok, szczegóły, formacje, przede wszystkim formacja, która jest taka, role, wytyczne, ok, wybieganie na wolne pole. No chciałbym Messi, ok. Tutaj w pole karne przy centrach. Zbiegaj do środka. Wybieganie na wolne pole, moi drodzy, Messiemu daliśmy. Suarez. Ok, chyba to przypisałem, ale nie jestem pewny. Dobrze, moi drodzy, zapiszemy. Nie będziemy wychodzić, wszystko w porządku. Rozegrajmy sobie mecz z Walencją. Barcelona, Walencja. Mam nadzieję, że mecz będzie interesujący dla was. Interesujący oczywiście dla mnie. Luis Suarez. Tutaj widzimy piękny strzał do bramki, aczkolwiek niezbyt celny. Nie strzeliliśmy tutaj na tyle celnie, aby zdobyć punkty. Nieważne, Estadio Mestalla, moi drodzy, Walencja, FC Barcelona, no mecz o Super Puchar Hiszpanii. Mam nadzieję, że w tym właśnie spotkaniu Barcelona pokaże niesamowite umiejętności, nowi zawodnicy. No tutaj na tym meczu wiele kibiców, cały stadion zapełniony, tak więc no widzimy pierwszą jedenastkę, zawodnicy, widzimy nowy zawodnik Aubameyang, wiek 26 lat, młody zawodnik, ale naprawdę bardzo utalentowany. Sędzia spotkania Danielo Sengoas Bello, Hiszpania. No i za chwileczkę rozpoczniemy ten mecz, moi drodzy. Oczywiście mamy także w składzie znakomitych, młodziutkich zawodników, takich jak Lacazette. No i tutaj Paul Pogba, który także będzie, miejmy nadzieję, umiejętnie no pokazywał się z dobrej strony w tych wszystkich spotkaniach. Zobaczmy, Neymar, ależ tu było blisko, mogło się to skończyć bardzo dobrze dla zespołu z Barcelony. No i zobaczmy jak to wszystko prezentuje się. Jest podanie do, tutaj widzimy Iniesta, jest podanie do Suareza i bardzo blisko był nasz piękny, cudowny, wspaniały Messi. Malutki zawodnik, jakże filigranowy, ale jakże szybki i zwinny. Oto jest właśnie cała tutaj, no jednak, tajemnica Leo Messiego. Niezwykle utalentowany młody zawodnik, który ma dopiero 27 lat już w tym roku, a non-stop pokazuje się z dobrej strony i tutaj naprawdę błyszczy cały czas dużymi umiejętnościami. Jest Aubameyang, piękny odbiór piłki. Miejmy nadzieję, że tutaj Barcelona odbierze ją po prostu bardzo szybko. Podanie do Suareza, Suarez do Neymara, zobaczmy. No Neymar, widzimy, tutaj cały czas stara się tą piłkę jak najlepiej odebrać.
jest Aubameyang, chociaż widzimy, że jednak dosyć swobodnie Valencia rozgrywa piłkę i musimy przyznać, że tutaj jest Valencia w całkiem dobrej, dogodnej sytuacji do tego, aby być blisko strzelenia po prostu bramki. Zobaczmy podanie do Neymara, czy uda się tutaj coś w tym meczu jeszcze takiego pięknego, niesamowitego zrobić. Podanie do Iniesty, czy Iniesta strzeli bramkę? Piękna akcja, Andrzej Iniesta, moi drodzy, jest 1-0. Piękna akcja Barcelony, no nie ma się co dziwić, nowy sezon, nowe wyzwania. Moi drodzy, słaby jest dosyć Iniesta, muszę przyznać, chciałbym tego zawodnika zmienić. Powiem tak, ale jak na razie zmienimy jedynie napastnika. Chciałbym zobaczyć, jak gra ten zawodnik. To jest napastnik, który może występować dosłownie wszędzie. Fizycznie tutaj strzały, podania jest dobrze, naprawdę. Chciałbym tego zawodnika zamienić za Luisa Suareza. Mam nadzieję, że Luis Suarez nie będzie się tutaj zbyt gniewał. Lacazette wchodzi, moi drodzy, za Luisa Suareza. Suarez schodzi z boiska, 15 minuta spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj dobry wynik tego meczu, że Barcelona pokona Walencję i to dosyć wysoko, abyśmy kolejny mecz mogli przede wszystkim symulować. Zobaczmy. No, tutaj widzimy, że Walencja dosyć ładnie sobie poczyna. Tak więc tutaj cały czas starają się zawodnicy Barcelony odeprzeć ten jakże ważny atak Walencji, który pozwoli im może tutaj nawet wyrównać mecz. To jest Aubameyang, no widzimy tutaj cały czas duże umiejętności tego młodziutkiego zawodnika, aczkolwiek odbiera teraz piłkę zawodnik Walencji. No zobaczmy, jest i Aubameyang tutaj cały czas w środku pola, naprawdę czyści tutaj podania od zawodników Walencji. I tutaj widzimy cały czas jest Lacazette, moi drodzy, bardzo ładnie drybluje, aczkolwiek odbiór piłki przez zawodników Walencji. I tutaj widzimy Lacazette, ładnie wychodził, ale niestety piłka zbyt mocna. Moi drodzy, tak to wszystko się prezentuje, jakby to powiedzieć, Barcelona, no cały czas kunszt Barcelony jest bardzo duży. Piękny strzał, 26 minuta spotkania. I kto to jest? Czy to jest ten młodziutki zawodnik, czy to jest Neymar? 25 w sumie minuta spotkania, Neymar strzela chyba na 2-1, tak jest. Więc Neymar pokazuje tutaj klasę i naprawdę całkiem dobrze ten mecz się prezentuje. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż tak dobrej dyspozycji Barcelony. No w sumie te wzmocnienia także dały o sobie znać i tak naprawdę trzeba mieć to na uwadze. Ładnie Barcelona, Alba, zobaczmy podanie do Neymara. No tutaj na pewno Neymar będzie chciał jak najbardziej pokonać bramkarza po raz kolejny. Podanie, ależ tutaj to było piękne, gdyby tylko padł gol, byłby to jeden z najpiękniejszych goli ogólnie w tym roku. Naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Gerard Piqué, no przydałby nam się jakiś jeszcze chyba jeden obrońca, taki dosyć, przepraszam na chwilkę.
Oj, 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 no tak to właśnie jest. Telefony trzeba odbierać, moi drodzy. Czasami nawet i na odcinku. 33 minuta spotkania. Odcinek niezwykle będzie długi, długi, ponad 40 minut. Ale myślę, że będziecie się z tego faktu cieszyć. Dużo transferów, dużo ciekawych zdarzeń w tym meczu. Piękne przejęcie piłki. No, zobaczmy. Neymar, no tutaj Neymar nie ma co biegnąć. Czemu on biegnie, skoro ja nie chcę? Czemu on się męczy, skoro ja nie chcę i chciałem odpuścić? To mnie wkurza. Powinienem nacisnąć jakiś guziczek i powinien odpuścić. Takie jest moje osobiste zdanie. Ale widzimy tutaj, że Valencia po prostu chyba troszeczkę słabsza forma, aniżeli w sezonie poprzednim. Jak na razie Valencia po prostu nie radzi sobie aż tak dobrze. Chociaż nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Wybicie piłki przez graczy Barcelony i zobaczmy. Jest tutaj, widzimy kolejne wybicie piłki przez Barcelonę. Naprawdę, naprawdę cały czas Barcelona utrzymuje się w miarę dobrym takim, można powiedzieć, ciągu i tak naprawdę cały czas gra na wysokim poziomie. Zobaczmy, jest podanie do Lionela Messiego. Messi będzie biegnął tutaj, mam nadzieję, na tyle szybko, żeby strzelić bramkę, i 43 minuta spotkania. Lionel Messi. Piękna akcja Lionela Messiego, moi drodzy. Tak, to właśnie wszystko się kończy. Jest już za chwileczkę, minie pierwsza połowa tego spotkania. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo dobrze zawodnicy się tutaj spisują. Barcelony, ten skład naprawdę jest całkiem przyzwoity. Fajnie, że tutaj Barcelona wygrywa już 3-0. Będą kolejne fundusze, miejmy nadzieję, na jakieś tam oczywiście, jest 3-1, na jakieś tam wydatki typu zakupienie nowego obrońcy. Moi drodzy, no ten sezon na pewno jeszcze będziemy grać. Może zagramy trzeci sezon, zobaczymy. Może będzie trzeci sezon, może będzie sezon czwarty, ale może już nie Barceloną, może jakiś inny zespół przejmiemy. Byłoby na pewno całkiem spoko. Fajnie byłoby by tutaj wstąpić w jakieś szeregi z dużo słabszego klubu. Może nie tyle z polskiej ligi, moi drodzy, ale na pewno z jakiejś ligi angielskiej, może jakaś portugalska, może FC Porto, kto wie. Tak więc chciałbym na pewno jakiś taki klub troszeczkę słabszy i mam nadzieję tutaj, że będziemy no, mieli możliwość przede wszystkim w jakimś klubie fajnym pograć. Moi drodzy, jest i prawy napastnik za Messiego wchodzi. Tutaj mamy Paula Pogbę, który wejdzie za Andresa Iniesta albo za Busquetsa, niech jest. Wznawiamy oczywiście spotkanie. I widzimy nowych zawodników na murawie. Mamy naprawdę znakomity skład. Mamy skład, który pozwoli nam tutaj, myślę, zdobywać najwyższe trofea. Jest Neymar. Jest Neymar, który naprawdę szaleje w tym meczu. Zobaczmy, jest tutaj, widzimy kolejny zawodnik i strzela piętką Dani Alves. Czy to był Alves? Tak jest, Dani Alves. No, ładnie to zrobił zawodnik Barcelony. Jest Paul Pogba, zobaczmy. Na pewno będzie Paul Pogba chciał w tym meczu jeszcze bramkę strzelić. Podanie, tutaj na pewno będą się, ależ chyba to był faul, moi drodzy, więc powinna być tutaj, wydaje mi się, żółta kartka albo nawet karny, ale widocznie sędzia był na tyle blisko, żeby jednak tego po prostu nie podyktować. Jest Paul Pogba, zobaczmy, młodziutki zawodnik, jest rzut wolny dla Barcelony i żółta kartka, nie, jednak nie, będzie tylko ostrzeżenie słowne. I zobaczmy, jak strzelać tutaj będzie w stanie Neymar. Mam nadzieję, że się uda coś tu ugrać, chyba jednak niestety nie, ale jest rzut rożny. Mamy Gerarda Piqué, jest Neymar, jest Paul Pogba, czy uda się coś tutaj ugrać się tym zawodnikiem? No, byłoby super. Tak więc strzela, tutaj widzimy, chyba to był Lacazette, a więc no, dobry zawodnik, naprawdę dobry strzał. Bardzo, bardzo fajnie, że taki młody zawodnik jest w naszym zespole i przede wszystkim, że radzi sobie coraz to lepiej. Mam nadzieję, że będzie strzelał w końcu bramki.
Mam nadzieję, że będzie tutaj przede wszystkim strzelał gole, asystował, że będzie pomagał zespołowi w zdobywaniu trofeów, bo ten zawodnik to zawodnik, który no, całkiem dobrze sobie radzi w lidze hiszpańskiej jak na razie. I tutaj wielkie umiejętności Aubameyanga, które także pozwalają nam przede wszystkim na całkiem bezpieczną grę w obronie, w pomocy, pomagają sobie ci zawodnicy cały czas, więc tutaj myślę, że są dobrze zgrani, choć to zgranie jeszcze nie jest jakiś może na najwyższym poziomie, to oczywiście to jest jak najbardziej to zgranie w porządku, nie ma tragedii, powiedziałbym może tak. Zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Jest tutaj, widzimy Neymar, ależ odbiór piłki przez Valencię. Jest i Paul Pogba. Czy będzie w stanie tutaj coś zrobić zawodnik Valencji? Chyba raczej nie jest w stanie zrobić nic kompletnie. I tutaj widzimy, że cały czas Valencja w ataku jest. I tutaj widzimy Paul Pogba. Czy uda się coś tutaj ugrać? Jest do Lacazette podanie. Młodziutki zawodnik Barcelony podaje do Paula Pogby, ale tutaj niestety przejęcie piłki przez zawodników w Walencji. No i podanie, ależ to było ładne podanie, gdyby tylko ta piłka doszła, byłoby naprawdę bardzo groźnie. I wybicie piłki przez graczy Barcelony. Tutaj widzimy, że cały czas Barcelona naprawdę stawia na to, aby bronić tej dwubramkowej przewagi w tym spotkaniu. Valencia nie ma tutaj po prostu w pewnych momentach nic do powiedzenia, aczkolwiek fajnie byłoby, gdyby Barcelona podwyższyła ten wynik spotkania. Zobaczmy, odbiór piłki, jest Gerard Piqué, podanie do oczywiście Neymara, podanie do, tutaj widzimy Tejo, który niestety no, nie ma możliwości, aby w tym momencie odebrać tą piłkę, przede wszystkim przechwycić ją, tak to wszystko, ależ co tu się wydarzyło w ogóle, co tu się wydarzyło? Chyba był spalony, tak jest. Tak więc, moi drodzy, jest i Aubameyang, który nie przyjmuje piłki, ale ją teraz chyba powinien odebrać. Zobaczmy jak to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie odbioru piłki przez Valencię. W porządku. Bardzo ładnie spisujący się zespół Barcelony, muszę przyznać, jest kolejna akcja tego zespołu. Oj, chyba był spalony, tak więc Neymar na spalony, 82. minuta spotkania, jest Laporte, będzie wybijał tą piłkę, Neymar, który czyha już tylko na swoją okazję. I zobaczmy, tutaj myślę, że Ter Stegen nie będzie miał żadnych problemów. Jest i Aubameyang, dobry zawodnik, naprawdę bardzo dobry transfer, muszę przyznać, i jestem bardzo z tego transferu zadowolony. Tutaj widzę, że cały czas Aubameyang strzela, bardzo ładny strzał, ale niestety nie zagroziliśmy bramce tutaj Walencji. Cały czas staram się odbierać piłkę w środku pola i robić kontrataki, ale tak jak mówię, no jest to na pewno pewien problem, nie jest to aż tak proste. Wybija piłkę Jordi Alba albo Dani Alves z numerem 22. Będzie rzut rożny. Miejmy nadzieję, że będzie kontratak Barcelony, że nie zdobędą tutaj gola zawodnicy Walencji. To byłoby naprawdę słabe. I tutaj wybicie piłki. Jest podanie do Tejo. Tejo podaje do, moi drodzy, do Neymara. Jest tutaj Lacazette, który oczywiście ma prędkość dosyć dużą. Na całe szczęście będziemy w stanie tutaj tym zawodnikiem, mam nadzieję, coś zrobić. I zobaczmy, jest Paul Pogba, strzał, ależ bardzo niecelny. No mógł w sumie ten młody zawodnik jeszcze troszeczkę pobiegnąć, żeby tą bramkę strzelić. Tak to, moi drodzy, wszystko się prezentuje jak na razie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, Barcelona w tym meczu po prostu była zespołem lepszym, więc nie ma co tutaj w ogóle ukrywać. Będzie chyba żółta kartka, zobaczmy, jednak nie. Jest wybicie piłki przez Barcelonę, podanie do Neymara i tak kończy się to spotkanie. Moi drodzy, Barcelona wygrywa 3 do 1 w tym meczu. Bardzo długi ten odcinek.
Przejdziemy sobie jeszcze do jednego meczu i oczywiście zrobimy symulację. Symulujemy sobie to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkanie przynajmniej zremisujemy, ponieważ było 3 do 1, więc musiałaby wygrać Walencja gdzieś 2 do 0. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, że nie będziemy tutaj... Jest Neymar, Lacazette wchodzi. Mam nadzieję, że tutaj będzie oczywiście dobry wynik. Gerard Piqué, ależ tutaj czerwona kartka dla tego zawodnika. 0 do 0, więc jesteśmy zwycięzcami. Przejdziemy sobie dalej. Mamy mecz oczywiście sobota, godzina, tutaj nie pisze godziny, 15 sierpnia. Szkoda, że nie pisze godziny, chciałbym zobaczyć. Zawodnik zawieszony. Oczywiście jest to Gerard Piqué. Wejdzie za niego Mascherano. A tutaj za Gerard Piqué musimy włożyć, a damy sobie Bartrę. Zapiszemy sobie. I cóż mogę powiedzieć, wejdę sobie jeszcze raz do biura, usunę sobie tą wiadomość i zapraszam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na kolejny już odcinek. Będzie to odcinek, gdzie będziemy grali z Villarreal. Zapraszam i trzymajcie się ciepło. Cześć!